Jak to kompania ma teraz zawsze eksperymentujemy, staramy się znaleźć taką przestrzeń tutaj życia, która rzeczywiście pozwoli nam się gdzieś oddalić tej rzeczywistości Bożej, pozwoli nam się modlić, spotykać pokoleniowo, tak mogę powiedzieć, bo nam zależy szczególnie w kompanii na pewno na tym, aby dobrze zewnętrznie do ludzi młodych i później poprzez tak powiem razem wspólną naszą współpracę, zaangażowanie, zrobić coś dobrego dla Kościoła, dla Boga i dla innych ludzi. No i właśnie wpadliśmy na Polsce, raz w miesiącu chcemy grać po prostu modlitwę uwielbienia w centrum miasta, ale że tak się złożyło, że w tym miesiącu parafia nas będzie gościła, więc wykorzystaliśmy to w naszym salce po raz pierwszy i w tej salce właśnie dzisiaj będziemy razem z którymi się tutaj chcieli z Wami pomodlić, więc mogę powiedzieć, że ta godzina, ta chwila wypija. Więc zapraszam do modlitwy. Nie znam też wszystkich z Was. W każdym razie modlitwa uwielbienia polega na tym, że robimy się w sposób spontaniczny. Muzyka jest bardzo dla nas tutaj ważna i istotna. Że postawa jest właśnie, tak jak powiedziałem, stojąca, śpiewana głośno, z serca. Wykorzystujemy w tej modlitwie dużą ilość naszych emocji, które wynikają z naszej miłości ku Panu Bogu. Doświadczamy Jego miłość. Stąd mamy ten duchowy napęd, który nam pozwala śpiewać i uwielbiać Pana Boga. Więc zapraszam, proszę, chodźcie tutaj do środka w naszej sali. Pana sława podświetlona, pierwszy raz. Tutaj trzeba wypełnić wodę, więc ale proszę bardzo, gdzie ja się mogę na tak naprawdę. Kalinkę mogę zapraszać. Zachęcam do tego, abyśmy się poczuli w sposób rzeczywiście taki wyrozumiały. Sami widzimy, że jesteśmy bardzo tak kameralny w kraju. Większość z nas, bo wszystko się nie zna. A czas świąt, mam nadzieję, też nas nastroi do tego, że będziemy mogli w jakiś sposób bardziej taki bardzo wyrazisty dzisiaj się po prostu do Pana Boga pozwolić. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Bardzo Ci, Panie, dziękuję za to, że objawiłeś nam swojego Syna, że w każdym z nas gdzieś, już nie na tablicach kamiennych, jak w Starym Testamencie, w naszych sercach zostało Boże wypełnione, wypisane Twoje prawo Boże, które sprawiło, że chcemy żyć dla Ciebie, chcemy żyć blisko Ciebie, że chcemy żyć w Kościele, wśród naszych braci i sióstr. Bardzo Ci dziękuję, Panie, za to, że nauczyłeś nas tego, że miłość jest drogą życia Chrystusa. Można powiedzieć, autostrada radości, to jest fontanna, w której możemy kąpać się, Panie, z miłości do Ciebie, Panie. Dlatego stajemy, może w ten sobotny wieczór przed Tobą, wyznając, że to, co nas nauczyłeś, dla nas jest najważniejsze. Że tego, czego doświadczyliśmy dzięki Tobie, jest już głęboko w sercu każdego z nas. A dzisiaj chcemy Ci o tym śpiewać. Chcemy wyrazić, Boże, wspólnie naszą miłość do Tobie. Dlatego dziękuję Ci, Boże, za to, że tutaj jesteśmy. Że każdy z nas zostawił swój ciepły dom, przyszedł do tej salki, aby się pomogło. Zresztą też ciepło. Z nas, abyś wprowadził w nas Bożą obecność, abyśmy stanęli w obecności Boga. Przez Twoją Jezu śmierć i Twoje zmartwychwstanie zostały otworzone wrota, Panie, wieczności, wrota Królestwa Bożego. Dlatego stajemy i wołamy, Ojcze, niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech Twoja obecność nas wypełni. W imię Jezusa niech to się stanie. Bóg jest z nami, Bóg żyje, jest pośród nas. I aby dzięki tej miłości wypłynęła pieśń uwielbienia, pieśń miłości. A Syna Kostera. I każdy z nas woła teraz Bożą obecność. Mówmy głośno, czy w
serc własny. Duchu Święty, przyjdź do nas, wypełnij ten czas. Bo zależy nam, Panie, na tym, rzeczywiście z Tobą się spotkać w sposób wyjątkowy. A Syna Błędu, Syna własny, Błędu Słowa. Ojcze, chcemy przyjąć Twoją duchę, Syna własny, Jezusa Chrystusa.
chyba łatwo się domyślić, że wszyscy nas jakby jesteśmy świadomi tego, że za parę dni mamy najbardziej radosne święta chrześcijańskie. Święta Bożego Narodzenia, w którym radujemy się z tego, że narodził się Pan Jezus. Ale od strony takiej teologicznej to mówimy, że jest to po prostu nastąpiło wcielenie Boga. Nastąpiło wcielenie Boga i Bóg stał się człowiekiem. I jest to wielka tajemnica, której rozum nas pojąć nie może. Natomiast gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, że ludzie, gdy spotykali się z Chrystusem, to wyznawali Mu wiarę w Niego, że spotkali się z kimś całkowicie niesamowitym, z kimś, kto przerastał ich wyobrażenie tego, przed kim stoją i wołali, że to jest po prostu Bóg. Jak choćby święty Piotr, który padł na kolana i powiedział: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Czy jak ślepiec, który wołał, że ty jesteś Syn Boga Żywego. Czy apostołowie, którzy wyznawali wiarę, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wiele jeszcze innych osób na kartach Nowego Testamentu doświadczało niezwykłości Boga. Dlatego, Boże, też chcemy dzisiaj wejść w tą Twoją tajemnicę życia, w tą tajemnicę wcielenia. I tak jak zostałeś poczęty z Ducha Świętego i narodziłeś się z Maryi Panny, tak Duchu Święty przyjdź do nas, aby w naszym ciele, w naszych duszach, w naszej świadomości, sercu, miłości narodził się Chrystus. Abyśmy właśnie w tej tajemnicy Bożego Narodzenia, Twojego przed wiekami, dzisiaj w naszych sercach, niech właśnie ta tajemnica się wypełni. Niech się wypełni dzięki Tobie, Duchu Świętemu, bo nieludzką ręką jest to wszystko uczynione, czy nie z Kościoła. Nieludzką ręką jest nasze nawrócenie się, czy nasze doświadczenie Twojej miłości. To wszystko, Duchu Święty, jest dzięki Tobie. I tak jak sprawiłeś, że Jezus stał się człowiekiem z Maryi Dziewicy, Ty w naszym ciele znowu, jak to mówi teologia, przebóstwiasz nas, abyśmy byli gdzieś bardziej jak Bóg, abyśmy byli bliżsi Bogu. Dlatego, Duchu Święty, otwieramy nasze serca na Ciebie, na tę tajemnicę Bożego Narodzenia. Bo tak bardzo chcemy, aby ona pośród nas miała miejsce. Tajemnica Twojego Bożego Narodzenia. Arabaska nam akurat postanowiła. Abyśmy spotkali się z odwiecznym Twoim planem, zapowiadanym przez proroków, że Panna pożyje w Narodzie, że przyjdzie kiedyś ten, który będzie władał sprawiedliwości narodami, a początek jego dnia wieczności. Ten, który się wyłonił gdzieś z bezkresu czasu, przyszedł jako ten mały chłopiec z łona Maryi i stał się jednym z nas. A my, Jezu, w Twoim życiu chcemy się stać jakby jednym. Po prostu szczerze. Być bliżej Ciebie, dzięki Twojemu Duchowi, Twojemu dotknięciu się każdego z nas. Jak tam mówimy, że Bóg się rodzi w nasze serce i tak po prostu dzisiaj będzie Duchu Świętym. I tak po prostu Duchu Świętym będzie. Bo nam na tym zależy, aby Boże Narodzenie było w nas. Abyśmy się stali dziećmi Bożymi, córkami, synami Bożymi. Syna Bożego, stara Bożego. Działa w naszej wspólnocie i objawia różne znaki, różne cuda dalej. Dzieją się różne niesamowite rzeczy. Pan też namaszcza tutaj tych muzyków, młodych. Wydaje to, co, na co ja tak bardzo szczekałem. Wydaje nowe pieśni. To są pieśni z ducha. Tego się nie da, musisz mi zrobić. Biblia nie da się usiąść i napisać. Trzeba dostać. To jest niesamowite. Niesamowita rzecz dzisiaj. Historycznie się wydarzy. Pan Bóg daje niczym proroctwo tej pieśni. Zsłuchajcie dokładnie. Te trzy pieśni, które teraz słyszymy, to nowe zupełnie pieśni. Po raz pierwszy wykonane będą. Bóg już wcześniej znał. Maryja, święci już wcześniej znali. I te posłanie. No, akurat do Gabi. Ale będzie Pan Bóg dawał do kolejnych. To znaczy, że Pan Bóg będzie
będzie chciał też prowadzić przez te pieśni. Słuchaj, prosto te pieśni. Ale nie. Pierwszy raz w historii świata. O, dzięki Ci, bo za Twoje domy, za Twoje łaski. O, dzięki Ci za tego, który prowadzi naszą korzyść, Panie, za tym biegu w muzyce. Dzięki za Jego motor, za doświadczenie, za tą cierpliwość, którą ma dla nich i dla nas, za tę kolędę, która jest na wielki dzięki, za wielki dar Boży. I za ten dar, którego żeśmy się nie spodziewali, za te wszystkie zespoły, uwielbienia, które mamy w kompanii. Może dalej się rozwijać, dzięki Twojemu natchnieniu, Twojemu namaszczeniu. To ten trzeci zespół, rano drugi, a w przyszłości trzeci.
Ewa. Znaczy, dla tych, którzy może spotkali się z nami po raz pierwszy. W każdym razie Jonatan, etymologia tego słowa pochodzi właśnie od hebrajskiego czasownika Natan dać. Dlatego nie jesteśmy wcale zdziwieni tym, że Bóg daje nam nowe pieśni, czy daje nam swoje błogosławieństwo, swoje dary. I nawet te dary są bardzo, tak powiem, konkretnie określone, w tym sensie, że w naszej duchowości wspólnotowej mamy trzy przymierze. Pierwsze przymierze jest przymierzem miłości, w którym Jonatan oddaje Dawidowi jedną z dwóch zbroi, które w ówczesnym czasie posiadał Izrael. I ten moment przekazania jest właśnie wyrazem takiej miłości, że żołnierzowi oddaje zbroję, która chroni go przed wrogiem. I Jonatan rzeczywiście tą zbroję przyjmuje jako taki najwyższy dar, najwyższy, no, taki żołnierski, nazwijmy to, podarunek. Dlatego też wierzymy, że to wszystko, co pośród nas się dzieje, to wszystko, co od Pana Boga dostajemy, jest rzeczywiście takim najlepszym darem dla każdego z nas i dla wszystkich nas, którzy się tutaj spotykamy. Dlatego, Boże, chcę Ci naprawdę za to wszystko dziękować, że od początku, kiedy kompania istnieje, to rzeczywiście dajesz nam dobre dary, że dajesz nam swoje błogosławieństwo, które sprawia, że z grupki tych trzech dziewczynek dzisiaj jest duża wspólnota dziecięca, młodzieżowa, studencka, która obfituje w Twoją miłość, Panie, przede wszystkim w Twoją miłość, którą hojnie napełniasz każdego z nas. I za to Ci bardzo, bardzo dziękuję, że jest to miejsce, gdzie młodzi ludzie, Panie, doświadczają Twojej obecności, przemieniają w Tobie w swoje własne życie, co jest niesamowitego, to oni tego jeszcze chcą, oni jeszcze tego, Panie, chcą. Dziękuję Ci za te wielkie świadectwo swojego działania pośród nas. To wielkie działanie, Panie, które gdzieś jest tutaj, po prostu jest tutaj, jest i teraz i tutaj. I choć cały świat mówi jedno, że młodych nie ma w Kościele, to my wiemy, że Twoja łaska i Twoje dobro, Twoje dary są większe niż opinia, niż bezbożność, niż działanie szatana. I dobrze wiemy, że gdy Ty przychodzisz i błogosławisz, to po prostu się ludzie zmieniają w Tobie, bo chcą tego nowego życia, które nie daje świat. Dziękuję Ci za to, że w kompanii taka przestrzeń powstała, że w kompanii jest Twoje królestwo, jest Twoja obecność, a wręcz w sposób namacalny, Panie, możemy przebywać wśród Twoich wielkich dzieł, wśród Twojej obecności. Za to wszystko Ci, Panie, bardzo, bardzo dziękuję, bo nie ludzka ręka to czyni, ale Ciebie masz to. Dziękuję Ci za Gabrysię, za Maję, za Mateusza, Patryka i tym, którzy się dla nas spotkają, których serce poruszyłeś do tego, aby nam śpiewali i prowadzili nas w modlitwę. Dziękuję Ci za każdego z nas, którego w jakiś sposób przekonałeś sam do siebie, że warto iść ku Twojej miłości, że warto iść ku Twojej smutku. Dlatego może przyjmij dzisiaj wielkie nasze dziękczynienie, wielką wdzięczność za to, co oglądają nasze oczy, co dotykają nasze ręce. Bo dotykamy cudu Twojego stworzenia, dotykamy cudu Twojej obecności. Rok jest to, jest to rzeczywistość. Jest to rzeczywistość, w której żyjemy. Jest to Twoja obecność pośród nas, która od początku do końca nas wypełnia, zaspokaja, przekonuje, kieruje nas na dobre drogi naszego życia. Za to wszystko Ci, Boże, dziękuję. Za to wszystko Ci, Panie, dziękuję. Arak jest na imię. Arak jest na imię. Chwała Bogu, na Boże, się na Boże. Arak jest i Abbas, na chwała jest na imię. Dziękujemy Ci za to, że nasze życie dotyka życia. Że nasze życie dotyka życia wiecznego. Arak jest na imię. Wiemy, że ono jest. I wiemy, że ono jest. A na karta strona.
wszystko staje się orkiestrą. Serce.
rzeczywistość Bożą. Myślę, że Gabrysia wyśpiewuje teraz jedno z bardziej takich znanych słów Pisma Świętego. I te wersy mówiące tej pragnionej łani są bardzo popularne dziś w takiej rzeczywistości naszego Kościoła. I można byłoby powiedzieć, że przecież dobrze jest znany, ale jednak śpiewamy pewne rzeczy po raz pierwszy. To ja głęboko wierzę, że przychodzi jakieś nowe namaszczenie, przychodzi jakaś nowa łaska. I temu kolejnemu pokoleniu, jak Gabrysia i wszyscy młodzi w kampanii Natana, jest powierzone kolejne Boże rzeczywistość. Jest powierzone Kościół na kolejne lata. Tak naprawdę, gdy już odejdziemy, czy nie będziemy mieli się już Bogu służyć. Wierzę, że ta pieśń, jak i te, które śpiewamy dzisiaj, są przyszłością Kościoła. Są pewną nowością, czymś nowym, co Bóg czyni pośród nas obecnie i będzie czynił później w kolejnych latach, a kolejne pokolenia mogą przeżywać Bożą miłość w swoim życiu. Dlatego wierzę, że dzisiaj się głęboko coś dzieje w naszym duszy, coś głęboko rzeczywiście Bóg chce w nas robić. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy zaśpiewali tą pieśń jeszcze raz, może drugi raz, ale z jakimś takim szczególnym otwarciem się na Boże działanie. Taką głęboką, no właśnie nadzieją, która to właśnie to jest to. Te pragnienie naszego życia zostanie wypełnione. Dzięki Bogu. Ale to jest raczej bardzo. Niech się po prostu to dzieje. Boże Narodzenie Boże. Boże Narodzenie Boże. Nowy czas, nowy kościół, nowa przyszłość. Mimo to samo, ale jednak to. Mimo dobrze, tak jak też ciężki, ale jednak. Z jakąś nową prędkością, z tą szybkością. Ale to jest nowa dokładnie w stanie. Jak się stanie, kto się stanie. To jakby się śpiewał w tych pieśniach, które Ty Duchu Święty, jak wyżej nie dałeś. Nam się dałeś to śpiewać. Właśnie, na to po raz pierwszy, właśnie po raz pierwszy. To takie ważne jest dzisiaj dla mnie. A rady stale po prostu. Dusza moja pragnie Ciebie.
dziękuję Ci, Boże, za to, że możemy właśnie w takich chwilach naszego życia być. Że to są te perły, Panie, ten skarb, który znajdujemy na drogach naszego życia, przez które nas prowadzisz. Ja Ci dziękuję za te wszystkie rzeczy nowe, które od lat się w kompanii dzieją. Że po raz pierwszy wciąż, Panie, coś nowego robimy. Ale bardzo Ci dziękuję za to, że kompania rośnie nie tylko, tak powiem, w ilości lat, czy w liczbie osób, które do mnie przychodzą, ale że rośnie dzięki Tobie w łaskach i błogosławieństwie. Że w zasadzie dzień do dnia dajesz nam coś dobrego i nowego. Kiedy przemieniasz nasze życie, Panie, jeszcze bardziej podobniając nas do siebie. Na to wszystko Ci, Boże, bardzo, bardzo dziękuję. Ale kładę Syna, Master, kładę Syna, że możemy wchodzić w głębie Twojego życia. I głębiej, głębiej. Wiem, że jeszcze jest głębiej i głębiej. Ta głębia nie ma końca. Tak by się Boże chciało rzucić i po prostu lecieć, lecieć. Kładę Syna, Master, dziękujemy Ci za to, że stanąłeś na drogach naszego życia. Że wybiłeś nas z rutyny życia, ze standardów, które żyją osoby pośród nas. Dziękuję Ci za to, że możemy chodzić drogami nieznanymi, ale bezpiecznymi i błogosławionymi. I choć one nie są może łatwe, takie proste, ale jednak one są błogosławione i owocne. Za to Ci Boże dziękuję, Panie. Chcę Ci powiedzieć, że tak chcemy żyć jako kompania. Że jako kompania tak chcemy żyć. Że może pod górkę w tym naszym życiu, ale jednak owocem. Chcemy, ja to też proszę, aby nasze chrześcijaństwo miało dzięki Tobie swój, Panie, kolor. Żeby nasze chrześcijaństwo miało Boże Twój obraz, który dziś pokażemy temu światu. Czy to w pieśni, czy to w innych naszych zadaniach, które wykonujemy. Byś Ty był w tym wszystkim, Boże, uwielbiony i błogosławiony. Bo od Ciebie to dostaliśmy, Ojcze, i Tobie to chcę oddać. Ale kestra na Boga, Boga, Boga. Rady płatu, terdesi, rabasta. Nasze życie, Ojcze, należy do Ciebie. Każdy z nas należy do Ciebie, Ojcze, na błeś, na Jezusie Chrystusie, w Jego męce, w krwi, zmartwychwstanie. Nabyłeś nas, Jezu, Panie. Nabyłeś nas sobą, samą. Mały, a potem stałeś się mężczyzną, który dał za każdego z nas życie. I oddał z wielką miłością. Za to Ci dziękujemy. Za to się dziękujemy. Że ani strach, ani te wszelkie kajdany, ani cała ta męka, która nam dała ze swojego życia, nie przestraszyły Cię. Ale oddały swoje życie na krzyż z miłości za każdego z nas. Za każdego z nas. I tak, takimi chcemy być, Jezu, jak Ty. Takimi chcemy być, Jezu, jak Ty. Dokładnie, Syna, Master. Dlatego potrzebujemy tego kolejnego przełamania, tego kolejnego Bożego narodzenia w nas. Abyśmy byli jeszcze bardziej jak Ty. Abyśmy byli jeszcze bardziej jak Ty, Jezu. Rozkochani w Tobie, w Ojcu. Kolejna, Syna, Bosna, Kakorana.
Thank you.
Panie, przy Tobie, modlić się, Chrystus. I chcemy Cię błogosławić teraz, Panie. Wywyższać Ciebie, powiedzieć rzeczywiście, Panie, nade wszystko to Ty jesteś, Panie. Nade wszystko Ty jesteś, Panie. Rzeczywiście to są ten czas, Panie, kiedy zostało złamane wszystko na tym świecie, Panie. Każdy grzech, Panie, złamany został szatan, Panie. Złamana została w Tobie w końcu nawet śmierć, Chryste. I wszystko, Boże, jest Tobie podporządkowane, Panie. Wszystko, Boże, jest Tobie podporządkowane, bo jesteś pierwszy i największy. Jesteś Bóg Wszechmogący, Panie. Za to Tobie po prostu chwała. Chwała za to, Panie, że my możemy Tobie służyć, Bogu wielkiemu i potężnemu. Że przewodzisz nam, Jezu, Ty jako ten zwycięzca, który dokonał wielkiej przemiany na tym świecie i dokonuje, Panie, wśród nas, Panie, poprzez wszystkie pokolenia i dokonywać, Panie, to wszystko będziesz, Panie. Za to Ci, Boże, błogosławię, dziękuję za to, że my możemy w tym uczestniczyć, że nas powołałeś, Panie, do życia w Twoim Królestwie, do życia w Twojej obecności, Panie. Alabasta, do życia uwielbienia, że nas, Panie, powołałeś. Że nasze dusze Ci śpiewają i Ciebie błogosławią, Panie. Arakardos i Alabasta, Arakardos i Alabasta, warto się dać. Chwała Tobie, Boże. Tobie, Boże, chwała. Jak wielki jest Bóg. Yeah.
słowem stworzyłeś cały kosmos, Panie. Tylko nawet ogarnąć nie potrafimy. Jakieś czarne dziury, Panie, i w ogóle komety, które lecą nie wiadomo gdzie, w kółko się kręcą po bezkresie kosmosu. A jednocześnie Ci, Panie, bardzo dziękuję za to, że możemy po prostu mówić do Ciebie, tatuś. Możemy też mówić, tatusiu, że jesteś dla nas taki bliski, że jesteś dla nas taki kochany, że nie jest to tylko teologia, ale że to jest, Panie, nasze doświadczenie, naszego życia. Że to, co nam powiedziałeś w Twoim Synu, co nam zostawiłeś na kartach świętej naszej księgi, to jest po prostu prawda, że możemy doświadczyć o tej Twojej ojcowskiej miłości. I choć może ktoś z nas nie wychował się w domu dziecka, może ktoś z nas nie miał szczęśliwego domu, albo jeszcze inne historie życiowe go spotkały, trudne i przyjemne. Ja Ci chcę dziękować za to, że Ty potocznie Bóg jesteś naszym Ojcem, który w każdej sytuacji życiowej do nas przychodzi, niezależnie od tego, jaka by ona była, to sprawiasz to, że wiemy, że jesteśmy kochani, że mamy Tatę, dzięki któremu żyjemy, istniejemy, w którym się poruszamy, oddychamy i z którego tam dobroci wszystko tak naprawdę kocha. Dlatego tak chcę Ci powiedzieć, że kocham Cię za to wszystko. Dzięki wielki Bóg zbliżyłeś się do nas swoim Synem. Że jesteś na wyciągnięcie dłoni do swojego, że jesteś na wyciągnięcie Pani naszej nadziei, że jesteś w perspektywie naszej wiary oczekiwania. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że Ty, wielki Bóg, jesteś naszym tatą, kochanym tatą, który rozpala prośbę swoją, do którego możemy się przytulić, Panie, przy którym przeżywamy najpiękniejsze, najbardziej takie intymne życie. Chwila naszego życia, w której możemy wszystko powiedzieć, w której możemy wszystko powiedzieć. Panie, chwała bez Ciebie, własna chwała bez Ciebie. Cały ten świat nie dał mi spełnienia. Diabski mój skarb, niewiele jest wart, przeminie jak wiatr.
przeminął się między innymi święty Tomasz, ten niewiele, prawda? Który dopiero wsadził palca w ramię Chrystusa, to powiedział: Bóg mój Pan. On wtedy zobaczył coś więcej, prawda? On przecież odkrył coś więcej. Czy setnik, który stał pod krzyżem Chrystusa, kiedy Chrystus umarł, kiedy zaczęła się ziemia, jak czytamy, nawet zmarli wstali, to on powiedział, że ten rzeczywiście był Synem Bożym. On zobaczył znowu dalej, wszedł, zobaczył dalej. I też święty Józef mi się przypomniał, bo też miał problemy. Musiał uwierzyć w to, że jego dziewczyna, młoda dziewczyna, go po prostu nie zdradziła. I po prostu to było niemożliwe dla Józefa, świętego Józefa. Dlatego ta boska interwencja miała sprawiła to, że on zaglądnął gdzieś głębiej do tajemnicy i odkrył, że to wszystko, w czym bierze udział, jest czymś więcej niż tylko jego ludzkim spojrzeniem na świat, na jego najbliższy. Ja mu wierzył w to, że w Iłonie nie tylko jest czyste dziecko, ale jeszcze to dziecko jest po prostu kimś wyjątkowym. Spełnieniem marzeń tysięcy lat, naszych praw, tysięcy lat wiary i zwolenności. Przyszedł Mesjasz, przychodzi Mesjasz. On to wszystko w tym musi zrobić. I wie, że właśnie ta przestrzeń jest dzisiaj miejscem, w którym postawiliśmy. I pozwólmy, żeby Bóg pokazał nam coś więcej, coś po prostu więcej. Boże, ja już tylko mogę mówić o to, że po prostu tego chcemy. Po prostu chcemy po prostu więcej. Jeszcze jedno chcę wam powiedzieć, że Bóg zmieni nasze życie. Jeśli zrobimy ten krok, stanie się coś więcej, to Bóg zmieni nasze życie. I tego się nie bójmy. Panie, ja wiem, że można chodzić po wodzie. I wiem, że wiarę góry przynosi. To Ty skrzeszasz ludzi, że uzdrawiasz. To w zasadzie takie normalne, cały Kościół o tym chodzi. Ale też wiem, Panie, że najtrudniej jednak jest zmienić mnie w Tobie. Że największy problem to jest ja w Tobie. Dlatego bardzo Cię proszę, Panie, abyś dotknął mnie tak, jak dotknąłeś, Panie, u Józefa poprzez świętego swego anioła. Albo setnika, kiedy się z ziemia zaczyna stało. Albo autora tam jeszcze. Albo daj zobaczyć, jak nie było. Stało się to wiekcją, byśmy weszli w przestrzeń niemożliwego, poza intelektualnego. Ale Lord, w przestrzeń Twojego objawienia, Twojego Królestwa, abyśmy tam dzisiaj stanęli i zobaczyli to, co widział Chodem Świętego. Ale akurat nas skrama. Prowadź. Jesteśmy gotowi na to, aby wejść w to miejsce jeszcze bardziej święte. Może to święte. Stanąć w Twojej obecności, stanąć twarzą w twarz, zobaczyć, kim jesteś. Pozwolić Tobie spojrzeć na nasze życie. Ale Bóg, Panie, pakuje mi się po prostu krótką więc butami do Twojej chałupy. Tam siadamy i się po prostu powiem. Bo tego chcemy. Ale Bóg. Jest ukryte w nim. Ja wierzę w tego, który mnie odkupił swoją krwią i nazwał mnie przyjacielem. Przyjemnie ja, lecz Chrystus we mnie żyje. Życie me.
powstała niebiosa, zaczął istnieć świat. Opadło mi swe napisane imię, miliony tego lat. O miłości nie przeznaczę dla siebie, bym na niego żył. Swoją łaską wciąż mnie pełnia, a więc się nie da. Że nie ja, lecz Chrystus we mnie żyje. Aleluja.
dobrze jest to, abyśmy sobie to błogosławili, moi drodzy. Jeśli ktoś by z Was chciał modlitwę, to ja zapraszam do mnie tam do Gładki, do księdza Wojciecha. Dajmy położyć na siebie ręce i ludziom, aby się z nami wspomodą, błogosławił. W końcu Boże Narodzenie. W końcu czas świąt, w Gładki Państwa. Prawdy Boże Tobie ufamy. Łatwiej może ufać Tobie Boże w czas zły. A w dobry tak troszeczkę nie. Ale chcemy Cię błogosławić i wywyższać Pani za to, że dałeś nam nadzieję, Panie, że dałeś nam ten wielki skarb, który już nadzieję. Nadzieja, Panie, że możemy powierzać w Twoje ręce nasze życie Boże. I możemy powierzać całe nasze wspólnoty, rodziny Boże w Twoje ręce. Jezu, ufamy Tobie. Ufamy Jezu Tobie. A rakładę sierę, własne kładę sobie. Ufamy Jezu Tobie. W czas dobry i w czas dobry. Twego imienia na własnym życiu, Panie, przyzywamy. Twego imienia, Boże, przyzywamy nad nami. A rakładę sierę, własne kładę. Rakwa sara de rakwa to Twojego imienia nad nami przyzywamy. Imienia Boga. Rakwa sara de rakwa to Twojego thank you.
Thank you.
Dzięki Panie.
Boże, dziękuję za to, że nas jest pragnienie Twojej obecności, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że przyjmujesz naszego życia modlitwę. Dziękuję Ci, Boże, za to, że to lubimy chyba najbardziej, że przyrobisz to się modlić, Panie, do Ciebie. Jak jest na ramach łatwo. Dziękuję Ci, Boże, że w tym zawsze znajdujemy życie i w tym zawsze znajdujemy pragnienie, aby wybrać życie. Dziękuję Ci, Boże, za kolejne godziny w życiu, które mogliśmy spędzić na modlitwie. Dziękuję Ci za cudowną perspektywę, że będziemy mogli spędzać godzinę jeszcze przed Tobą z naszego tutaj życia i wierzyć, Boże, w Tobie, Panie, dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej łasce, że modlitwa kiedyś się nie będzie skończyć, że spotkanie z Tobą zawsze będzie Ci. Dziękuję Ci za to, Panie, że się za życie nie nam okiem. Yeah.
Thank you.
że jest ktoś, kto jest zawsze blisko mnie. Thank you.
daj nam, Panie, tysiące nowych ludzi, tysiące nowych ludzi. Więcej łaski, więcej Ciebie, 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 więcej łaski, więc
Bogu z błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dziękujemy.